Hej wszystkim, witam Was serdecznie na moim kanale. Dla tych, którzy tutaj trafili przypadkiem bądź mnie nie znają, mam na imię Angelika i jestem modelką od 2015 roku, z tym, że od zeszłego roku bardziej na poważnie, mam na myśli, że wtedy faktycznie zaczęłam pracować jako modelka i robić więcej niż tylko tak amatorsko cykać zdjęcia z koleżankami czy z pobliskimi fotografami. Jestem też amatorsko fotografem. Od niedawna zajmuję się fotografią, głównie pozuję do zdjęć, ale zaczęłam się interesować fotografią, rozwijam się w tym kierunku, sporo się uczę, dlatego też przychodzę dzisiaj z takim poradnikiem. Chcę połączyć obie moje pasje i zainteresowania, żeby pokazać Wam, jak najlepiej i najkorzystniej wyglądać przed obiektywem, jak czuć się dobrze przed tym obiektywem i zwyczajnie jak posować jak modelka do portretów. Bo mam nadzieję, że tak nazwałam ten film, chociaż ręki sobie ugiąć nie dam. Na początek podam Wam takie podstawy, czyli nie gardźmy się. Ja właśnie teraz to robię i zobaczcie, jak wygląda moja sylwetka, a jak usiądę normalnie, od razu wygląda to lepiej, bardziej atrakcyjnie i zwyczajnie pewniej siebie, można powiedzieć. Kolejną rzeczą jest to, aby nie chować głowy tak w ten sposób do tyłu, nie robić sobie sztucznie drugiego podbródka. No ja akurat tak zbytnio nie umiem, to był mój limit, że tak powiem, ale lekko głowa do przodu, żeby pociągnąć tył głowy jakby w górę. Jakbyśmy chcieli być delikatnie wyżsi, wtedy też wyglądamy lepiej do tych portretów i bardziej profiluje nam się tutaj szczęka, że jest bardziej wyrazista i zwyczajnie ładna. Kolejną rzeczą jest to, żeby patrzeć konkretnie delikatnie, ale naprawdę delikatnie ponad obiektyw, tak jak ja to robię teraz. Bardzo często, ja mam akurat aparat Sony, więc u mnie to jest troszkę z boku, ale bardzo często Nikony czy Canony mają nazwę swojej marki centralnie nad obiektywem i to jest dobry punkt, aby się patrzeć. Wtedy nasze oczy są większe, bardziej wydatne i zwyczajnie wyraziste. I nie wyglądamy na oczach, jakbyśmy byli zaspani i wyglądamy o wiele, wiele lepiej. No i kolejną rzeczą jest, żeby jakby zrobić taki naturalny lifting, ja tak to nazywam. Tak jak zobaczcie teraz, mam opuszczone brwi i wyglądam, jakbym była smutna, zła, wkurzona, a delikatnie podniosę brwi do góry, tak jak to zrobiłam teraz i od razu moja twarz jest promienniejsza i wygląda lepiej na zdjęciach. Ja tak też chodzę na co dzień, bo po prostu czuję się lepiej w ten sposób. I to są takie podstawy. No i jeszcze warto dodać, że do portretów, gdy delikatnie rozchyli się usta, też wygląda to lepiej. Jak na przykład zrobicie zdjęcie tak, to drugie wygląda zazwyczaj lepiej. Nie zawsze, ale przez większość czasu tak jest, po prostu trzeba wyczuć, w czym my wyglądamy lepiej, trzeba poćwiczyć trochę przed lustrem, to jest kluczowa rzecz. Tak naprawdę jest dużo zasad, ale wszystkie je można złamać pod warunkiem, że taka jest koncepcja i że i fotograf, i modelka wiedzą, co robią. Ewentualnie jedno z nich przynajmniej wie, co robi, potrafi drugiemu przekazać swoją myśl. Wtedy wszystko może się udać, bo wszystkie zasady można złamać, tylko trzeba zrobić to umiejętnie, żeby było widać, że to jest zamierzone. No i przejdźmy do konkretniejszych porad, czyli konkretnych pozycji i konkretnych wyrazów twarzy, które możemy zrobić do zdjęcia. Najprostsza rzecz, czyli zwyczajnie pozować na wprost. Coś, czego ja zwyczajnie nie lubię, ponieważ uważam, że wyglądam lepiej, gdy mam lekko rozchyloną odchyloną głowę. Ale tak, ustawiamy twarz na wprost, lekko wciągamy policzki. Nie zawsze, bo nie każdy też tak dobrze będzie wyglądać, ale tak delikatnie. Nie tak, tylko tak. Lekko wciągamy te policzki i rozchylamy usta. To wygląda zazwyczaj lepiej na portretach, ale też nie ma na to reguły. I ten film trochę będzie taki, że zazwyczaj, ale nie ma reguły. No ale tak to jest, wszystko zależy od tego, jak wygląda nasza twarz, jak jest zbudowana i w czym my się czujemy komfortowo. Bo czasami coś, co pozornie nie jest poprawne według zasad, u nas może wyglądać rewelacyjnie tylko dlatego, że czujemy się wtedy dobrze. A też jest taka zasada, że jeżeli nie czujemy się dobrze w swoim ciele, nie czujemy się dobrze przed obiektywem, to bardzo prawdopodobne, że te zdjęcia wcale nie wyjdą dobre. Ale to też są wyjątki. Jeżeli ktoś jest bardzo... No są ludzie, którzy po prostu mogą robić cokolwiek i wyglądają dobrze przed obiektywem, ale takich ludzi nie ma dużo. Wracając do tych portretów, powinniśmy również trochę kombinować. Na przykład nie patrzeć zawsze prosto w obiektyw, ale na przykład spojrzeć w bok, w drugi, troszkę wyżej, troszkę niżej. I kombinować, wyciągać różne propozycje, patrzeć w różne strony, obracać głowę na różne sposoby. Możemy nawet zrobić jakoś tak. I po prostu ruszać się. Nie tak, bo nic z tego nie wyjdzie, chyba że chcecie mieć zamazane zdjęcie.
ale ruchy, które wykonujemy, powinny być powolne, ale nie bardzo powolne, takie powinny być takie, jakbyśmy nagrywali film. I nagrywamy normalny film, jak robimy tak, i jakbyśmy go zwolnili o połowę i wtedy robimy tak. Rozumiecie różnicę? Te ruchy mają być powolne, aby fotograf miał czas na uchwycenie jak najwięcej z tego waszego ruchu, bo wam się może wydawać, że na przykład w tej opozycji wyglądacie dobrze, a w rzeczywistości wyglądacie, jak jesteście troszkę niżej, lepiej. Dlatego fotograf musi mieć czas i czasami sprzęt też potrzebuje czasu, żeby uchwycić te najlepsze momenty. Dlatego nie wykonujcie żadnych zbyt szybkich i gwałtownych ruchów, chyba że taki ma być efekt całej sesji, to wtedy jest już inna kwestia, bo zwyczajnie to nie wygląda dobrze i macie mniej możliwości na dobry kadr. Kolejną moją poradą są dłonie. Czyli co robić z dłońmi na zdjęciach? Jeżeli robimy portrety, o których dzisiaj mówimy, to robimy tak. Usiądę troszkę bliżej, żeby było lepiej. Myślę, że teraz to wygląda lepiej. Zabieram sobie najpierw wszystkie włosy z twarzy, co też warto zrobić przed sesją. Na przykład możecie się oprzeć tak. Możecie tak powoli jeździć. Teraz tak bokiem pokażę. Jak jeździcie tak dłonią, to nie jeździcie tak, tylko nawet nie robicie też tak, tylko bardzo delikatnie dotykacie, albo nawet nie dotykacie, tylko macie delikatnie wyżej tę dłoń i ruszacie ją powoli. Z drugą możecie zrobić to samo. I wszystko robimy naprawdę powoli. Tak samo nie ograniczamy się do tego, żeby w tych miejscach były te dłonie. Oczywiście możemy też zrobić dwie naraz. I też ruszajcie wtedy głową, nie tylko dłońmi, ale też głową. Na przykład zawsze w stronę światła. Tutaj mam dwa softboxy i na przykład ten mi chyba świeci jaśniej, bo ten jest ustawiony inaczej. No nieważne. I ustawię się twarzą do tego softboxa i spójrzcie. Zrobię tak i od razu jak lepiej wygląda moja twarz. Jakbym to zrobiła gdzieś tutaj, gdzie mam ciemno, to od razu wygląda to gorzej. Dlatego bardzo ważnym faktem jest to, aby naszą twarz przystawiać do źródła światła. Jest to naprawdę jeden z priorytetów i zawsze, ale to zawsze o tym pamiętajcie, bo to ułatwia sprawę fotografowi i wam wyglądacie też lepiej. Wracając do naszych dłoni. Nie musicie tylko ograniczać się do tego obszaru na policzkach, możecie zrobić tak. Możecie zrobić tak jedną dłonią też, możecie zrobić jakoś tak, możecie dawać sobie tu dłonie. Najważniejsze, żeby łokcie, o widzicie, nie były w ten sposób skierowane i żeby je po prostu rozchylać, bo to nie wygląda dobrze, ale jak już zrobicie tak, może to jest głupi przykład, ale to nie skraca wam to wtedy kończyn, ponieważ wszystkie takie łokcie czy kolana w ten sposób skrócą wam kończyny, co chyba nikt nie chce tego efektu osiągnąć. Dalej, możecie zrobić tak. Tak. Możecie też zrobić tak. Wszystko zależy od tego, co wy kombinujecie, jakie macie światło, jaką macie koncepcję sesji, no bo jeżeli macie być groźną kobietą na sesji, to raczej nie zrobicie tak, jak kobieta w opałach, no nie? Chociaż, kto wie, jaka jest koncepcja? Kto wie? Dalej. Jeszcze możemy popracować więcej z dłońmi. Możemy, na przykład, zabiorę włosy, żeby to bardziej pokazać. I teraz tak, możecie sobie wziąć włosy w dłonie, i właśnie teraz łączymy włosy i dłonie, że tak powiem, bo włosami też można bardzo dużo wykombinować. Możecie je sobie przerzucać na jedną stronę. I ja bardzo lubię od mniej więcej tę pozycję. Chyba zawsze w niej wyglądam dobrze. Nie wiem jak teraz, ale mam nadzieję, że też dobrze. Widzicie, ruszamy też głową. Dodajemy dłoń. I już mamy kilka propozycji na sesję, ruszając tylko głową, ręką i włosami. Możemy zrobić też tak. A ważne, żeby ten łokieć nie był tak, tylko na przykład tak. I usta. Możecie je rozchylać, możecie je zamykać, po prostu kombinujcie. Tak samo w drugą stronę można zrobić włosy. Można w ogóle dłoni nie używać tych portretów, to nie jest powiedziane. I taki też fajny trik jest, teraz uwaga, bo może mnie nie być przez chwilę w kadrze. Sobie rozczochrajcie trochę włosy, głowa w dół. Znowu czochramy włosy, pewnie mnie nie widać. Lecimy tak od góry z włosami. No i są już takie, no trochę inne i też macie kolejne propozycje i możecie na przykład robić jakoś tak, robić jakoś tak. Po prostu ruszajcie się, ruszajcie też ramionami. To jest taki kolejny tip, że na przykład
jak ruszycie całą sylwetką, to te ramiona też się z wami muszą ruszać. Bo jak ruszacie sobie tylko głową, no to to wygląda jakbyście byli takim robaczkiem, co wyskakuje z jabłka. Entliczek, pętliczek, może ktoś pamięta. No to mniej więcej tak wtedy wyglądacie, jak zobaczcie. To nie wygląda dobrze, ale jak ruszycie sobie ciałem, to już jest zupełnie inaczej. Ważne jest, żeby wasza postawa ciała była stabilna, ale jednocześnie luźna. Żebyście mogli się swobodnie ruszać, ale żebyście czuli się dalej komfortowo. Tego wszystkiego można się bez problemu wyuczyć, jednakże warto potrenować przed lustrem. Stawiacie sobie naprzeciwko siebie lustro i robicie przeróżne rzeczy. Odnośnie portretów, to nie muszą być same takie bardzo zbliżone portrety twarzy, to może być też nawet kadr, który mi się teraz nie zmieści przez mój obiektyw, którego używam. I wtedy na przykład usiądę sobie trochę inaczej. Wtedy na przykład możecie robić jakoś tak. Ręce ponad głową też są fajną rzeczą, żeby to pokazać, może jakoś się zniżyć. Ale jakieś takie opozycje z dłońmi... Patrzcie na różne strony. Wszystko najlepiej do źródła światła, ponieważ wygląda to atrakcyjnie. Możecie robić jakoś tak, możecie zrobić tak. Pamiętajcie o łokciu. Najważniejsze jest to, żeby kombinować i wiedzieć, z czym wyglądamy dobrze. To teraz przejdźmy do portretów beauty, czyli takich, które zazwyczaj widzicie na przykład na reklamach kosmetyków, jakichś podkładów czy kremów. I portrety beauty charakteryzują się tym, że to są naprawdę bardzo bliskie portrety i zazwyczaj jest na nich też wasza dłoń, ale nie musi być. I wtedy na przykład możecie robić tak. Możecie sobie właśnie rozciągnąć troszkę to oko. Wiem, że to może wyglądać dziwnie na kamerze, ale... O tak to mniej więcej wygląda. I wtedy już się nie musicie przejmować resztą ciała, bo są tak blisko robione te portrety, że zwyczajnie byłoby to bez sensu. I możecie robić z drugą stroną to samo, możecie zrobić oba oczy, możecie się tak złapać, możecie tak. Możecie też być obrażone, tak jak ja teraz. Jest mnóstwo możliwości. Też nie chcę dawać zbyt wielu gotowych rozwiązań, dlatego że każdy z nas musi wykształcić swój styl w pozowaniu. Ja mam jeden i też nie byłoby to dobre, gdybym całe lata swojej pracy podawała na tacy, chyba nawet zrymowałam, bo to jest coś, co ja sama sobie wypracowałam i sama wykształciłam. Dlatego nie podam wam wszystkich moich tajnych sztuczek, no bo wtedy już nie będą tajne, ale jedna z takich moich większych porad, bardzo fajnie jest oglądać modelki przy pracy. Bardzo często właśnie włączam sobie jakieś backstage z sesji, czy zwyczajnie jakieś filmy innych modelek, które pokazują jak pracują, bo bardzo dużo inspiracji to daje, bardzo dużo pomysłów i rozwija nas pod względem pozowania. Zawsze możemy sobie też poleżeć tak. No i najważniejsze jest po prostu to, żeby dobrze czuć się z naszym ciałem i lubić się z nim. Wiedzieć, jak się z nim polubić, bo bardzo ważną rzeczą, chcąc nie chcąc przy pozowaniu, jest samoakceptacja i nasza zdrowa relacja z ciałem, ponieważ jeżeli nie mamy takiej relacji, to zazwyczaj nie będziemy czuć się komfortowo przed obiektywem, nie będą nam się podobać zdjęcia, nie będziemy chcieli próbować nowych rzeczy z myślą, że ale przecież wyglądam głupio, coś mi tutaj wystaje... No ale ja nie będę wyglądać w tej pozycji dobrze, przecież ja nie mam takich długich nóg jak ta modelka, no ale kogo to obchodzi? Nie oszukujmy się. Fotografia jest o tyle kreatywną i czasami nawet magiczną rzeczą, że wszystko można ograć pod dobrym kątem, przy dobrym pozowaniu. Każda z nas może wyglądać jakby była modelką, ale ja jestem modelką, to czy ja powinnam tak mówić? No nieważne. Ale każdy z nas może wyglądać na zdjęciach dobrze, trzeba tylko wiedzieć, jak to robić, żeby wyglądać dobrze. No i myślę, że z taką myślą was zostawię. Będę tworzyć więcej części odnośnie pozowania, czyli odnośnie całej sylwetki, odnośnie zdjęć bardziej fashion. Gdy będę mieć więcej pomysłów, to będę tworzyć kontynuację tych wszystkich serii, ponieważ to nie są wszystkie możliwe pozycje. Nie oszukujmy się, nie pokazałam tutaj wszystkiego, pokazałam bardzo podstawowe portrety, ponieważ chciałam się skupić bardziej na takich podstawach przy zaczynaniu z fotografem, na przykład wtedy, kiedy umawiasz się na pierwszą sesję albo kiedy kupisz sobie pierwszą sesję, bo już dostaniesz ją w prezencie. I takie początki są najtrudniejsze, dlatego
jestem świadoma, jak to wygląda na początku, ponieważ też przez to przechodziłam, dlatego chcę młodszym dziewczynom, nawet nie tylko młodszym, bo starsze dziewczyny ode mnie też zaczynają, nie jestem w końcu stara, chyba. Mam tylko 20 lat, jakby tylko już to interesowało. To chciałabym, żeby moje poradniki były czymś, co może przydać się w początku waszej kariery, czy zwyczajnie w początku waszego hobby, bo nie dla każdego pozowanie, bycie modelką musi być pracą, możecie to robić zwyczajnie hobbystycznie i dlatego, że to lubicie robić, albo zwyczajnie chcecie mieć ładne zdjęcia, dlatego mam nadzieję, że każdy będzie mógł skorzystać z tych poradników. Wiem, że przede wszystkim kobiety, ale poradnik męski też się może kiedyś pojawić. Jak mój chłopak zgodzi się na zapozowanie mnie do takiego poradnika, to myślę, że z chęcią się pojawi. Jak mu zaspamujecie jego kanał bądź Instagram, to może się zgodzi przychylnie, ale wydaje mi się, że Kuba byłby chętny na coś takiego. Także do zobaczenia w następnym filmie. Mam nadzieję, że moje rady się przydały. Do zobaczenia. Pa!